Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy główne wydanie Informacji Dnia. Zapraszam. Polska jest w dobrej pozycji wyjściowej. Rozumiemy potrzeby nowego unijnego budżetu, mówił po zakończeniu szczytu Unii Europejskiej premier Mateusz Morawiecki. Negocjacje budżetowe krytycznie ocenia totalna opozycja. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna podczas Rady Krajowej Partii straszył, że Polska przez działania PiS-u może stracić miliardy euro. Polska aktywnie szuka kompromisu z unijnymi partnerami. Liczę na to, że obecnie rząd zrozumiał, że okres, że tak powiem, focha się kończy i najwyższy czas przejść do rozmowy, czasami trudnej. Mówi poseł Grzegorz Długi z Kukiz 15. Te trudne rozmowy toczą się teraz w sprawie unijnego budżetu. Polska może stracić miliardy euro na drogi, szkoły, szpitale. Miliardy dla polskich rolników na modernizację polskiej wsi. Nie miejmy przy tym złudzeń. Pieniądze dla Polski zostaną istotnie zmniejszone. Walka o kształt unijnego budżetu będzie momentem, kiedy miliony Polaków zobaczą prawdziwe oblicze tego rządu. Straszył podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej w Warszawie szef tej partii. Grzegorz Schetyna oskarżył PiS o niszczenie międzynarodowego wizerunku Polski oraz próby wyprowadzenia naszego kraju z Unii Europejskiej. Poza starą tezą, za naszych czasów było dobrze, za Prawa i Sprawiedliwości jest źle, zabrakło mi właśnie konkretnych propozycji, jakiejś wizji, którą Platforma Obywatelska chce zaproponować Polakom. Wskazuje dr Agnieszka Łukasik-Turecka. I tej wizji i propozycji dla Polski ze strony Platformy rzeczywiście brakuje, podkreśla wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Propozycja Platformy Obywatelskiej z ostatnich dwóch lat jest taka, żeby donosić na Polskę i walczyć z legalnie wybranym polskim rządem ulicą i za granicą. Efekty są takie, że pojawiają się groźby powiązania unijnego budżetu z kwestią praworządności. Komisja Europejska, która dość jasno artykułuje od pewnego czasu, że należy zastanowić się, w jaki sposób zdyscyplinować działania rządu Polski, może w pewnym momencie posunąć się do tego, że rzeczywiście przyszła perspektywa budżetowa będzie powiązana z kwestią przestrzegania praworządności. Mówiła przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, a to by oznaczało, że unijni urzędnicy mieszają się w wewnętrzne sprawy Polski. Jest to skandaliczne, jest to działanie polityczne wspierające opozycję w sposób ewidentny. Podkreśla dr Tomasz Teluk. Pytanie, czy w ogóle da się połączyć budżet z zasadą praworządności. Największym problemem powiązania budżetu z zasadą praworządności jest to, że w tym momencie nie ma de facto żadnych kryteriów określonych. Wskazuje dr Agnieszka Zaremba. Szczegóły unijnego budżetu poznamy 2 maja i dopiero wtedy rozpoczną się prawdziwe negocjacje. Polska jest w dobrej pozycji wyjściowej. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w Brukseli polskie propozycje w sprawie unijnego budżetu. Polska będzie walczyć o utrzymanie obecnych polityk, z których korzysta. Polska broni wspólnej polityki rolnej i polityki spójności. W tym kontekście niekorzystna jest dla nas propozycja Niemiec, które chcą przyznawać środki tylko tym krajom, które będą przyjmowały uchodźców. Najbardziej uderzy to w państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Polski rząd opowiada się za wyznaczeniem wspólnocie nowych celów. Rozumiemy zarówno te nowe zadania, które powinny być częściowo lub całkowicie pokrywane przez budżet Unii Europejskiej, jak również konieczność podniesienia tego budżetu. Te nowe zadania to przede wszystkim polityka migracyjna i obronności. Na liście nowych wydatków muszą się znaleźć środki na badania, rozwój i innowacje. Jednak w unijnej kasie po Brexicie zabraknie nawet 13 miliardów euro. Patrząc na zapatrywania poszczególnych krajów, grup krajów na przyszły budżet, jesteśmy mniej więcej gdzieś po środku między tymi krajami, które chciałyby ograniczyć wpływy do budżetu po wyjściu Wielkiej Brytanii, bo to jest taki główny, to jest główna przyczyna ubytku środków po 2020 roku, a tymi krajami, które widzą bardzo wiele nowych celów. Komisja Europejska rozważa podniesienie składki członkowskiej. Z płatników netto gotowe są tylko na to Niemcy. Polska wskazuje, że wpływy do budżetu może zwiększyć likwidacja rabatów, które otrzymują niektóre państwa. Polska chce także walczyć z rajami podatkowymi i unikaniem opodatkowania przez duże firmy, a także skutecznie ściągać podatek VAT. Prezydent Andrzej Duda awansował kilkunastu wojskowych. Wśród wyróżnionych są szef Sztabu Generalnego oraz dowódcy generalny i operacyjny rodzajów sił zbrojnych.
Na wniosek ministra obrony Mariusza Błaszczaka prezydent Polski mianował 14 oficerów na pierwsze i kolejne stopnie generalskie i admiralskie, mówi wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Ja myślę, że to bardzo dobra informacja dla polskiej armii, bardzo dobra informacja dla nas wszystkich. Wiemy, że wczoraj pan prezydent podjął decyzję o tym, że 1 marca będą kolejne powołania, nominacje generalskie. Na wniosek ministra obrony narodowej pana ministra Mariusza Błaszczaka, uzgodniony z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, tego rodzaju decyzja została podjęta. Czwartą gwiazdkę otrzymał szef sztabu generalnego, generał broni Leszek Surawski. Na stopień generała broni zostali mianowani generał dywizji Jarosław Mika oraz generał dywizji Sławomir Wojciechowski. Nominacje na stopień generała dywizji otrzymali generałowie brygady, dowódca 11 Dywizji Pancernej Stanisław Czosnek, zastępca szefa sztabu generalnego Adam Joks, zastępca dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego Krzysztof Król, a także atasze obrony w Stanach Zjednoczonych Cezary Wiśniewski. Na pierwszy stopień generalski mianowano 7 oficerów. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha zaznaczył, że awanse to jeden z kroków zmierzający ku zakończeniu reformy polskiej armii. Jeżeli chodzi o współpracę na linii Ministerstwa Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, mamy bardzo dobre relacje i także te kwestie związane z systemem kierowania, dowodzenia, to także jest rzecz, która jest coraz bliższa dla przedstawienia już kompleksowej reformy w tym zakresie. Akty mianowania zostaną wręczone 1 marca w Pałacu Prezydenckim. W najbliższym czasie mają zostać odebrane stopnie generalskie Wojciechowi Jaruzelskiemu oraz Czesławowi Kiszczakowi. Umożliwić ma to przygotowywana ustawa, zapowiedział Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera Mateusza Morawieckiego. W ciągu 2 tygodni Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy. Jestem przekonany, że przyjmie projekt ustawy, dzięki której będzie można pozbawić stopni generalskich takie osoby jak Kiszczak czy Jaruzelski. Osoby, które czynnie działały na szkodę państwa polskiego, które brały aktywny udział w zniewoleniu naszego kraju przez okupantów sowieckich. Projekt ustawy, w myśl której będzie można degradować osoby wskazane przez IPN, także pośmiertnie, pojawił się w ubiegłym roku. Ustawę zapowiadał już wielokrotnie były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Skoro, jak mówił minister Macierewicz, z jednej strony generałami zostali przez prezydenta Dudę mianowani Jan Karski i Ryszard Kukliński, to jednocześnie trzeba pozbawić stopni generalskich Czesława Kiszczaka i Wojciecha Jaruzelskiego. I to wystarczy. Ewentualnie jeszcze Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, tudzież ewidentni zbrodniarze, którzy walczyli z polskim państwem podziemnym i żołnierzami niezłomnymi. Mówił dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Pozbawienia stopni generalskich Jaruzelskiego i Kiszczaka ma umożliwić powstająca ustawa. Cały system drakońskich przepisów, cały system przestępstw popełnianych przez państwo w stosunku do ludzi, osób, organizacji, które prowadziły działalność na rzecz niepodległości Polski, można powiedzieć, firmowały dokładnie te dwa nazwiska. Nie można odkleić, że tak powiem, Jaruzelskiego z Kiszczakiem od całego systemu represji, który zwłaszcza po 13 grudnia 1981 roku w Polsce do roku 1989, nawet do 1990 obowiązywał. Mówił profesor Sławomir Cęckiewicz, historyk. Wojciech Jaruzelski odpowiadał nie tylko za wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, ale też za delegalizację NSZZ Solidarność. Stanął na czele powołanej wtedy Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Czesław Kiszczak był ministrem spraw wewnętrznych i kierował tym resortem w okresie stanu wojennego. Ponad połowa sektora bankowego znajduje się w polskich rękach, a jeszcze 2,5 roku temu udział ten był o kilkanaście punktów procentowych niższy. Wszystko dzięki repolonizacji sektora bankowego. Zaangażowanie zagranicznego kapitału w polskim sektorze bankowym gwałtownie wzrosło w drugiej połowie lat 90., kiedy rozpoczęto prywatyzację krajowych banków. Z jednej strony wsparcie finansowe i merytoryczne, jakie uzyskały polskie banki od zagranicznych akcjonariuszy, pozwoliło na ich stabilny rozwój. Z drugiej jednak strony banki kontrolowane przez zagranicznych udziałowców ograniczyły skalę finansowania dostarczanego do polskich przedsiębiorstw. Mało tego, zarządów PO-PSL kontrolowane lub współkontrolowane przez
Skarb Państwa, polskie banki były sprzedawane, a pieniądze zysku w większości transferowano poza granice Polski. Coraz częściej zaczęto wtedy mówić o repolonizacji banków. Tę ideę wdrożyło w życie PZU, które wykupiło Alior Bank od włoskiej grupy Carlo Tassara. W 2016 roku Alior Bank kupił ponad 87% akcji banku BPH od amerykańskiego koncernu General Electric, a pod koniec 2016 roku włoska grupa UniCredit postanowiła sprzedać PKO grupie PZU. Repolonizacja sektora bankowego jest bardzo korzystna, mówi ekonomista dr Mariusz Sokołek. I nie chodzi tu tylko o kontrolę polityki bankowej, ale i o zyski sektora bankowego. Te zyski zostaną w Polsce, w polskim kapitale, ponieważ spółki, które są właścicielami, jednostki, które są właścicielami banków, dywidendy im wypłacane są opodatkowane i zostają na terenie Polski, można było powiedzieć. Dywidendy, które są wypłacane dla właścicieli zagranicznych, ta dywidenda, te środki zostały, były wyprowadzane w cudzysłowie, byśmy powiedzieli, za granicę. Tam został podatek odprowadzony i tam został on skonsumowany, byśmy powiedzieli. Repolonizacja ma być kołem napędowym polskiej gospodarki. Inwestor, według mojej oceny, będzie tak czy inaczej miał większe zaufanie do polskiego właśnie kapitału. Polski inwestor będzie miał większe zaangażowanie, większe zaufanie do polskiego kapitału i współpraca na linii bank-inwestor wydaje mi się bardziej realna, prawda? I tutaj, tu myślę, że to będzie z korzyścią. Prowadzona przez rząd repolonizacja nie dotyczy jedynie banków, to także sektor energetyczny. W listopadzie ubiegłego roku polska grupa energetyczna przejęła od francuskiej firmy EDF, znajdującej się w naszym kraju, elektrociepłownię. Jak żyć dłużej i zdrowo? Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych. Pod takim hasłem w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się konferencja naukowa z udziałem dr Ewy Dąbrowskiej. Zdrowe żywienie to nie tylko skuteczna profilaktyka, ale także skuteczne leczenie. Dla wielu z nas odstawienie mięsa na kilka tygodni to spore wyrzeczenie. Skutki mogą być jednak bardzo korzystne dla organizmu, szczególnie gdy sięga się po dietę warzywno-owocową dr Ewy Dąbrowskiej. Jeżeli przez pewien czas okresowo spożywamy właśnie dietę ubogą, szczególnie węglowodany, ale również i białka, bo tu praktycznie jest pięciokrotnie mniejszy dowóz białka, uruchamiamy niezwykle ważne mechanizmy samonaprawcze. Dieta warzywno-owocowa to obok profilaktyki także leczenie. Nie tylko redukuje tłuszcz, ale również pozwala na cofnięcie się wielu chorób związanych z cholesterolem czy nadciśnieniem. Równie spektakularne sukcesy, co w przypadku diety warzywno-owocowej, gwarantuje dieta roślinna. Mam pacjentów, którzy mieli miażdżycę posuniętą rzędu 70% zwężeń w naczyniach wieńcowych i po zmianie stylu życia, po zmianie diety, wejściu na dietę roślinną opartą na nieprzetworzonych produktach roślinnych, wybitnie niskotłuszczową, te zmiany miażdżycowe cofnęły się. Jak mówi kardiolog Joanna Barczyńska, dieta roślinna to także skuteczne narzędzie w walce z nowotworem. W roślinach są te same substancje, co w żywności odzwierzęcej, ich jakość jest jednak nieporównywalnie lepsza, dodaje lekarz dermatolog Grażyna Młotkowska. Nie są to produkty przetwarzane i wszystko jest w nich lepsze. Białko jest lepsze, nie promuje nowotworów. Tłuszcze są bardziej zróżnicowane i też promują zdrowie. Jest mnóstwo przeciwutleniaczy, których w ogóle nie ma w żywności odzwierzęcej. Tutaj odstawienie mięsa nie ma jednak nic wspólnego z ideologią. To nie weganizm ani wegetarianizm, ale zdrowe odżywianie. Są to ideologie, ci ludzie są, no może troszkę zmanipulowani ideologicznie. Natomiast my się odcinamy od tego. My uważamy, że nisko przetworzone rośliny bądź nawet nieprzetworzone rośliny są optymalne dla zdrowia. O skuteczności diety roślinnej oraz warzywno-owocowej świadczą świadectwa pacjentów. Wpisuję to, ponieważ przez te 30 lat to się nagromadziło. W tym momencie mam ponad 200 stron samych świadectw. Zdrowe żywienie to skuteczna profilaktyka. Musi jednak pójść w parze z aktywnym trybem życia, unikaniem używek papierosów czy alkoholu. Gwizdy przywitały prezydenta Francji, który wziął udział w tegorocznym salonie rolniczym w Paryżu. Rolnicy sprzeciwiają się polityce Emmanuela Macrona zmierzającej do wyeliminowania glifosatu i poparcia dla umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej. Były skromne oklaski.
Przeważały jednak gwizdy. Na międzynarodowym salonie rolniczym w Paryżu Emmanuel Macron próbował promować swoją politykę. Nadział się jednak na silny sprzeciw rolników. Przez Francję przeszły protesty przeciwko umowie o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej, Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Nie wiem, czy południowoamerykańskie rozmowy handlowe dojdą do konkluzji. Po ich stronie istnieje wiele problemów. Musimy jednak walczyć o lepszą wartość tutaj. Nie przywiązujemy odpowiedniej wagi do tego, co tu produkujemy. Wysyłamy za granicę zbyt wiele małych zwierząt do tupu. 70% mięsa, które jemy, nie jest produkowane we Francji. To nasza wina, a nie efekt południowoamerykańskich rozmów handlowych. Wielu rolników obawia się, że umowa o wolnym handlu przyniesie nieuczciwą konkurencję oraz zwiększy import mięsa do Francji. Podobna niepewność towarzyszy hodowcom zbóż w przypadku zakazu stosowania glifosatu do 2020 roku, co jest elementem polityki Emmanuela Macrona. Glifosat uważany jest za czynnik rakotwórczy. Usunięcie tej substancji kosztowałoby przemysł rolniczy nawet 2 miliardy euro. Prezydent Francji przez 10 minut publicznie debatował z hodowcami zbóż. Jak wskazują media, mówił podniesionym tonem, publicznie okazując swoją irytację przed kamerami. Obiecał, że znajdzie rozwiązanie polegające na zastąpieniu glifosatu innym środkiem. Są nowe zarzuty dla szefa sztabu wyborczego Donalda Trumpa. Miał on opłacać wysokich rangom byłych europejskich polityków w zamian za lobbowanie prorosyjskiego rządu Ukrainy. Sprawa dotyczy lat 2012-2013, kiedy to Paul Manafort miał przekazać 2 miliony euro byłym europejskim politykom. Jest także podejrzewany o utworzenie tzw. grupy Habsburg. To dzięki niej opinie lobbystów miały być odbierane jako niezależne analizy. Grupą zarządzał wysokiej rangi europejski polityk w akcie oskarżenia określany jako zagraniczny polityk A. W sierpniu 2016 roku Manafort ustąpił ze stanowiska szefa sztabu wyborczego Donalda Trumpa, co było związane z pełnieniem funkcji konsultanta politycznego na Ukrainie. Obecnie postawiono mu także zarzuty spiskowania przeciwko Stanom Zjednoczonym, prania brudnych pieniędzy, prowadzenia działań na rzecz obcego państwa bez koniecznego rejestru, a także zarzut oszustw podatkowych. W głównym wydaniu Informacji Dnia to już wszystkie wiadomości. Zapraszam jeszcze po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia.